Ej, powiedzcie, wyspaliście się? Bo ja zajebiście. Jest godzina 9:58, a ja mam jechać na kolejny załadunek. Dla niezainteresowanych, przypominam, że poszedłem spać o 7:30, nie? Że jest... Gdzie? O 8:00. Nawet nie wiem, zresztą już kurna, szedłem spać, było... No przed 8:00 było, no. 7:17 teraz firmy odjeżdżałem dopiero. Także pospałem sobie, przed 10:00 zostałem obudzony. Pospałem sobie całe 2 godziny. Załadunek we Włoszech i do Francji, 1100 km. Także witam w kolejnym daily w zasadzie, no. Nie oszukujmy się, można powiedzieć po angielsku też. Wyglądam super, nie? No, taka właśnie jest praca busiarza. Takie rzeczy też tu czekają w tej pracy. Że jesteśmy mega wyspani, wypoczęci i po prostu musimy dalej przeproszeniem, no bo tego się nie da delikatnie powiedzieć. Dobra, klepę i jadę. A was zapraszam na kolejny odcinek. Dostałem właśnie SMS-a, żebym się nie spieszył, bo kod będzie zmieniony. Po czym minęła minuta i dostałem SMS-a, że towar anulowany. Wcale nie płaczę z tego powodu. Także spanie na raty, odcinek drugi, wracamy do spania. Mam nadzieję, że tym razem mówię wam dobranoc już na dobre. No. Więc to jednak generalnie nie był koniec. Załadunek jednak jest. Zmienili adres. Kręcą w tom z powrotem i tak dalej. Jadę do... Za Mediolan. Do Lodi. 150 km mam. Kupiłem sobie Pringlesy na stacji. Bo byłem. I dostawa do Belgii. Jakieś 1100-1200 km na jutro, na 8:00 rano. Także jak się załaduje, może się prześpię kilka godzin, ale nie wiem, nie wiem. Generalnie czarno to widzę. W każdym razie, żeby nie truć, nie tracić czasu, to jadę dalej. Jeszcze jakieś SMS-y dostaję. Słuchajcie, jesteśmy na załadunku. Idziemy w dwójkę. Kolega zabiera 2 palety, ja zabieram 3 palety po tony do Belgii, tak jak wcześniej mówiłem. Tak na niego czekałem, to przespałem się całą godzinę. Ale z nim pogadałem, to on historii spania wcale nie ma lepszej ode mnie. Ja mam jakie duże te palety. To się okaże, nie? Nie wiem jak otwierać, kurwa, całe. Ja wam całą otwieram. A ja chyba jedną za drugą sobie dam, wiesz? No ja mam 3, nie? Ja chcę tak ustawić, żeby mi, wiesz... Bo jak ustawię na sam przód, to znowu spalanie będzie za duże, nie? A ja już chyba tego spalania dosyć, za przeproszeniem. Jedyne czego nie mam dosyć, to spanie! Snu bym przytulił każdą ilość. Palety jadą. Są już 4. Nie wiem kto to zabiera. Zaraz się okaże. Generalnie one są ostreczowane, ale... Tak jakby piętrowane były. Pokażę wam za chwilę, to będzie widać. Koledzy już pierwszą wkładają. Nie wiem czy to widzicie. Generalnie jest tak ostreczowane. Tu jest druga paleta się zaczyna. Jest jedna, druga. Tu są 2 na 1. Tu jest podobna sytuacja. Też się druga zaczyna w tym miejscu.
jedna, druga i tu jest chyba tylko jedna taka spiętrowana. Więc tak naprawdę ja biorę 3 palety, ale realnie to jest 5 palet. Będzie to ważyło około tony, jakoś tak. No ale nic, kolega tam już się kończy pakować, my się zaraz będziemy pakować. Słuchajcie kochani, załadowany jestem. 1265 kg. Ja mam z tym jechać przez Austrię generalnie. Lepiej, żeby wagi nie było, bo skończy się to mandatem. Bo niby w dowodzie mam tonę 250 ładowności, ale z doświadczenia wiem, że to jest pic na wodę fotomontaż, bo te auto mają ładowności realnej koło tony. Więc 265 kg jestem co najmniej przerzucony. Czekam na kolegę, bo poszedł do ubikacji. Czekam na potwierdzenie jeszcze z biura. I jeszcze, żeby tego było mało, to upierdzieliłem uchwyt od GoPro, nie? Także czeka mnie wydatek, jak wrócę do domu. I trochę gimnastyki przy kręceniu najbliższych dwóch odcinków, ponieważ jeszcze ten odcinek i następny będę kręcił z upierdzielonym uchwytem. A drugą obudowę mam niestety bez wejścia na mikrofon. Więc tam jakość dźwięku jest dużo gorsza. Tu akurat kręcę bez mikrofonu, ale tutaj akurat od mikrofonu jest dziura tej obudowy, więc jeszcze łapię w miarę. Tak czy siak czekam na potwierdzenie. Jestem mega niewyspany. Spałem dzisiaj łącznie 2,5 godziny. Czeka mnie 1210 km do Belgii przez Austrię. Jest 15, a ja mam samej jazdy. Jak będę dobrze gnał, jakieś 15-16 godzin. A 15-16 godzin ma być na 8 rano. To mam tak, ja wiem, z 2 godziny zapasu na sen? Nie jest fantastycznie. Tak czy siak, czekam na potwierdzenie. No i co, i ruszamy. Taka praca. A cieszę się z jednej strony, bo możecie chociaż zobaczyć, jak naprawdę wygląda ta praca i że to wcale nie jest lekki kawałek chleba. Czasami człowiek się wręcz zażyna w tej robocie. I to nie jest tak, że akurat u mnie w firmie, bo kolega ma tak samo. Każdy tak jeździ. Chyba, że ktoś ma niesamowitego farta i robi małe przerzuty, ale takich firm jest niewiele. Tak czy siak dostałem SMS-a chyba. Zaraz wam powiem. Myślę, że okej, nie. Możesz jechać, potwierdzone. Dostawa 8 rano, wpisz godzinę załadunku przy dacie i na załadunku musisz się razem podstawić. Czyli jedziemy razem. Rozładunek o 8 rano. To ruszamy. Pęk. Tankowaliśmy się właśnie na Esso we Włoszech. Powiem wam taką ciekawostkę. Generalnie karta paliwowa Euroshell to jest karta, która działa na wszystkich stacjach Esso, na Shellkach i na Avi. Teraz wam pokażę. O, tankowanie na Esso Euroshellem we Włoszech. Operazione non autorizzata. Także Włochy to jest taki dziwny kraj, że nawet Euroshellka nie działa na stacji Esso. Tymczasem bierzemy się i jedziemy. Monster kupiony, stoi i czeka, słońce nawala, 12 stopni ciepła. Kolega czeka na wyjeździe, także najwyższa pora gnać. Bo zapasu nie ma prawie w ogóle. Przerwa mała na landzie na Austrii, w miejscowości Fernpass. Stoków podobno tu jest od czorta. Generalnie taki fajny samochód tutaj jest zakopany pod śniegiem. Śniegu tyle, ile widać. Idę do restauracji się zapytać, czy jest coś do jedzenia, bo mi się nie chce gotować jak cholera. Zostało 730 km. Słuchajcie, tutaj w Austrii w górach jest minus 5 stopni.
Dzisiaj we Włoszech było 15. Także jest ostro. Wkrótce mi zimno. Ale żeby nie tracić czasu, bo mamy chyba już... Zaraz wam powiem, która godzina. 21:08, także jest bez szału. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam jest do zjedzenia w restauracji. Czy będziemy musieli gotować, czy nie. Zżarłem całą tą monstrualną porcję frytek ze sznyclem. Dobre było. Zostało tyle. Jak to się wszystko wiąże ze wszystkim? Jak uda mi się wstać i ubrać, to idę do auta i jedziemy dalej. 730. Tyle zostało. Także nie ma wesoło. Czekam na kolegę, bo poszedł do WC i my spadamy. Także do zobaczyska myślę już na miejscu, bo pewnie po drodze jeszcze tylko pójdę gdzieś spać. Witam was ponownie, to znowu ja. Chciałem wam tylko powiedzieć taką jedną rzecz. Wiecie, jakie jest niebezpieczeństwo wkładaniem się spać, jak jest się takim tak zmęczonym jak ja byłem. Znaczy jestem w sumie nadal, bo teraz spałem 2 godziny. Miałem spać godzinę i coś mnie podkurciło, że mówię: a! Sprawdzę, która jest godzina. I dobrze, że sprawdziłem, bo okazało się, że na wpół śpiący odruchowo wyłączyłem budzik i nawet o tym nie pamiętałem. Miałem się położyć na godzinę, a już spałem 2 godziny. Jak sprawdziłem sobie tą godzinę na zegarku, się okazało, ile spałem. I zostało mi, jest 4:25, zostało mi jeszcze 350 km i 3,5 godziny, troszkę ponad. Więc generalnie robienie oszczędności przeze mnie w paliwie, nadrabianie tej trasy do Vigo, żeby się zmieścić w normie, właśnie zawsze bateria w GoPro właśnie przed chwilą też, nie powiem co strzeliło, że musiałem kabel podłączyć, że pokażę wam tylko, jak wygląda jazda w tym momencie przeze mnie. No będę to nadrabiał w przyszłym tygodniu, trudno, ale generalnie w tym momencie jedziemy tak. Także master trochę tego paliwa wpierdzieli. Do zobaczenia na miejscu, oby o czasie, czyli o 8. Zobaczymy, jak to wyjdzie po drodze. Z racji tego, słuchajcie, już musiałem się zatankować, ponieważ przez to, że tam trochę dłużej pospałem niż planowałem, to naginam strasznie. Poniżej tego spalania ciężko będzie zejść, kurde, niesamowicie. Będę musiał coś, kurna, pomurzyć później. Gdzieś, kurna, przyoszczędzić trochę. Pojeździć spokojnie, ale do czego chcę nawiązać? Jest 7:30. Tak wiem, Kasiu. Jest 7:38. Mi zostało jeszcze 62 km, więc na 8 to ja się na pewno nie wyrobię. Będę gdzieś 15-20 po na miejscu. Wszystko przez to, że nie chciałem się tankować na Shellce, bo było po euro paliwo. Stwierdziłem, że za drogie, tankuję na AS-ie. A mój kochany AS, współrzędne z książki, nie działało i wyprowadziłem je pod hotel. AS był 2 km obok i dopiero jak wklepałem adres, to mnie zaprowadziło tam, gdzie powinno. Tak czy siak, zatankowałem się, także zbiornik pełny. No i jedziemy na ten rozładunek. Ten chłopak, z którym jechaliśmy, tam po drodze się rozjechaliśmy, bo on pojechał dalej, ja sobie stanąłem, potem on stanął.
ale wiem, bo już dzwonił do mnie, jakoś była siódma, przed siódmą, że już jest na miejscu. Prosił mnie, że jak zajadę, to żebym go budził. Także jak zajadę, to go będę budził. A tymczasem 60 równe kilometrów do celu. Robi się powoli widno. Żadna nowość w sumie dla mnie, bo ostatnio tak kończę trasy. No i pędzimy i zobaczymy jeszcze, co dzisiejszy dzień przyniesie, bo to też różnie może być. Ale na razie mam nadzieję, że się wyśpię. I wyobraźcie sobie, że szukałem tyle czasu kurna tego ASA, a po drodze widzieliście tą cenę na Shellu? 97 eurocentów. Po prostu... Jak widzicie, towar już zdjęty, zdejmowany był, już aktualnie zdjęty, ja wracam do auta właśnie. Zajechałem w końcu na ten rozładunek, o jak fajnie cieplutko w środku. Zajechałem w końcu na ten rozładunek. Papiery podbite, zgłoszę tylko, przestawiam się i idę spać. Jest 8:40. Pracę generalnie kończę podobnie jak wczoraj, trochę później. No, także do zobaczyska w następnym odcinku i dobrej nocy wszystkim życzę. Powiem wam, że po tych 2 godzinach snu tylko generalnie chyba nie wyglądam aż tak tragicznie, nie wiem, tak mi się wydaje, przynajmniej tak się czuję. Bywały trasy, że czułem się gorzej, a teraz się czuję ok. To nie zmienia faktu, że z chęcią przytulę się do poduszki, naprawdę. Do następnego, na razie. Zakładam moją piękną, brudną, siódowską kamizelkę, którą muszę wyprać. I idę się pytać, kiedy oni mnie załadują, bo kiedyś pamiętam, czekałem tutaj pół dnia, że niby towar miał przyjechać, a tak naprawdę ten towar mieli na magazynie, także...